Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Łuczak, melduje pod udziały dobroczystego apelu z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka oraz nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Nadany mamy dzisiaj sztandar po wielu, wielu latach. Ten sztandar, czyli nasza wizytówka, symbol zaufania lokalnej społeczności za to, co robimy. A to, że to jeszcze w ogóle obchody są wojewódzkie, to jest niesamowity bonus, także jesteśmy przeszczęśliwi i świętujemy. Tego dnia nie zabrakło wielu ciepłych słów oraz podziękowań i odznaczeń. To czas, kiedy podsumowujemy naszą działalność, snujemy plany na przyszłość, nagradzamy i wyróżniamy zasłużonych strażaków. Ale też zastanawiamy się nad wyzwaniami, z jakimi w najbliższym czasie możemy się spotkać. No 30 lat pracy, to trochę czasu już jest jednak, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że tak zostałam wyróżniona i odznaczona. To odznaczenie jest przede wszystkim uhonorowaniem całej pracy jednostki, wszystkich członków druhów z naszej jednostki od początku jej powstania aż do dnia dzisiejszego. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwa, że zostałam tak wyróżniona, bo moja działalność społeczna trwa od 40 lat. Jestem nieustannie prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego w Międzyborzu przez 40 lat. Odznaczenie odebrali także przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. My jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu aktywnie uczestniczymy w pomocy dla strażaków. Z roku na rok ta pomoc jest coraz większa i każdego roku zawsze mam przyjemność podczas wielu uroczystości ogłaszać kolejne rekordy, jeżeli chodzi o finansowanie właśnie strażaków. Czy to program Duży Strażak, a więc dofinansowanie do zakupu wozów strażackich. W tym roku ponad 40 wozów, absolutny rekord, trafi na teren województwa dolnośląskiego. Korzystając z okazji, chciałbym wszystkim strażakom i tym zawodowym, i tym ochotnikom życzyć dużo szczęścia, dużo powodzenia w tych akcjach, aby te wszystkie akcje kończyły się przede wszystkim bezpiecznie i aby czuli tą satysfakcję z tej nie tylko pracy, ale i służby, którą wykonują na rzecz lokalnej społeczności. To jest doskonała okazja do tego, żeby podziękować wszystkim strażaczkom, strażakom, druhom ochotniczych straży pożarnych za to, że możemy na nich liczyć, za to, że praktycznie 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku możemy liczyć na ich pomoc i ratują nasze zdrowie, nasze życie.